Ruszamy teraźnikiem. Skrzynię mamy ustawioną w wersji manual, czyli jakby pełne sterowanie jest pod ręką operatora. Zaznaczamy kierunek jazdy. Ciągnik płynnie rusza. Mamy w tej chwili ustawiony bieg 3, czyli bieg główny jest trzeci, półbieg C, czyli bieg środkowy. Akurat tak ciągnik uznał, że w tym momencie z tego biegu spokojnie może ruszyć. Nie mamy obciążenia, więc wiadomo, jest to bardzo, bardzo łatwe. Zmieniamy kliknięciem joysticka do przodu sekwencji na półbiegu na D. Kolejny jest E. Słychać, jak elektrozawór ten półbieg zmienia, jednak odbywa się to bardzo płynnie. Nie ma to jakby negatywnego wpływu na pracę. Wszystkie te półbiegi odbywają się, zmiana ich odbywa się podczas obciążenia, więc ciągnik nie zatrzymuje się cały czas, brnie do przodu. Wchodzimy na kolejny, mamy już F, czyli maksymalny zakres półbiegu. Musimy teraz przejść bieg główny wyżej na bieg czwarty. Wciskamy przycisk na tylnej części joysticka i tak samo kliknięcie do przodu. Przechodzimy, mamy 4A, ponieważ zmieni bieg główny na wyższy, ale półbieg skoczy nam już na najniższy zakres, czyli A. I mamy już znowu pełen zakres sterowania półbiegami, czyli sekwencyjnie B, C i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie operator, który nie ufa tak bardzo elektronice, chce sam ingerować w prędkość jazdy, w przełożenia, w obroty silnika, ma tą możliwość, może to robić samemu. Zatrzymamy teraz ciągnik. Przechodzimy funkcją semi-auto, gdzie mamy już jakby zakres automatyczny, który ustawiamy sobie sami. Akurat tutaj w tym przypadku mamy zakres do trzeciego biegu w mniejszej partii półbiegów. Ruszamy adekwatnie jak w wcześniejszym. Dodałem gazu, silnik szybko zredukował bieg, uznał, że potrzeba nam więcej mocy do rozruszenia. Obroty się zwiększają, ciągnik sam przyspiesza, sam te biegi zmienia bez mojej ingerencji. Z tego 3A mamy już 3F. Nie zmienia biegu głównego na wyższy, ponieważ mamy tutaj zaznaczone, że jest to opcja semi, czyli zaznaczona jest do trzeciego biegu głównego, stąd skala jakby zakresu tych biegów się skończyła. Teraz zwalniając, ciągnik będzie zbijał te półbiegi na niższy. Mamy już 3A, czyli ten bieg najniższy. Kolejne przełożenie. Full auto fight, czyli wersja polowa przełożeń automatycznych. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to skala od 1 do 3 biegów głównych. W pełnym zakresie półbiegów ustawione jako bieg pierwszy, w tym momencie drugi A, czyli bieg bardzo wolny. Zbiliśmy go na 1A, czyli w tym momencie bieg najwolniejszy, który mamy do dyspozycji. Prędkość jazdy na wyświetlaczu jest to 1,2 km. Jedziemy na obrotach silnika jałowych. Po wciśnięciu pedału przyspieszenia ciągnik nabiera prędkości. F. Skoczymy teraz na bieg wyższy. Mamy bieg drugi, drugi D, drugi E i kolejno trzeci D. Co istotne, zmieniając bieg główny, półbiegi nie zawsze będą szły od początku, kiedy komputer uzna, że opór stawiany tutaj ciągnikowi jest niewielki. On może skoczyć to na wersję półbiegu B, C, D lub nawet F, jeśli taka będzie akurat potrzeba wynikająca z maszyn. Kolejny tryb, tak jak mówiłem wcześniej, jest to
ten sam tryb, tylko w wersji drogowej, gdzie zakres biegów mamy od 3 do 5 głównych, w pewnym zakresie półbiegów. Zobaczymy, na jakim biegu nam ciągnik ruszy, jakiej mocy potrzebuje. Jest to bieg 2A, czyli bieg poniżej tego zakresu, ale na rozruch uznam, że jest to bieg właściwy. W tym momencie podbinam już do drugiego F, czyli półbiegu najwyższego. Po wcisnięciu pedału przyspieszenia i niskiej obrota silnika mamy już ten bieg trzeci, główny, z półbiegiem C. Pominął A, B, uznając, że jest to półbieg niepotrzebny na chwilę obecną. Mamy czwarty F i mamy bieg główny, piąty, na wersji półbiegu B i C. Na takim małym odcinku widać, że doszliśmy już do poziomu biegów wysokich i moglibyśmy tak przyspieszać do prędkości 40 na godzinę, ponieważ jest to skrzynia blokowana na 40, mimo że jest fabrycznie przygotowana do prędkości nawet ponad 70 km na godzinę, ale wiadomo, w wersjach homologacji silników rolniczych jest jaka jest i niestety go nie można zmienić. To tyle, jeśli coś chciałbym opowiedzieć o napędach w tym silniku. Jest to, myślę, taka alternatywa. Jeśli ktoś boi się zbyt dużego natłoku elektroniki, boi się rozwiązań skrzyń biegów bardzo zaawansowanych w tej dziedzinie, gdzie w przypadku jakiejś awarii sam nie jest w stanie niczego zrobić, jest to fajna alternatywa, ponieważ jest to skrzynia dalej mechaniczna, skrzynia sprawdzona z modeli wcześniejszych, typowo mechanicznych, gdzie po prostu jest dołożony tylko system bloków elektrozaworów, które będą nam te biegi zmieniały. No i oczywiście cały komputer sterujący, który w czasie rzeczywistym bada nam, mierzy dziesiątki różnych opcji bodźców, tak żeby tą skrzynię biegów, czy też cały ciągnik wykorzystać maksymalnie, z maksymalną trakcją, a przy tym zużywać jak najmniejszej ilości paliwa. Mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu choć trochę model Deutzfahr Agrotron 665 RC Shift. Ciągnik dość popularny i cieszący się dużym uznaniem użytkowników w klasie mocy 170 koni mechanicznych. Jeśli jednak czegoś nie dopowiedziałem lub czujecie Państwo niedosyt wiadomości, zapraszam do kontaktu z działem handlowym firmy Agromarket Jaryszki w siedzibie głównej pod Poznaniem lub z którymś oddziałów terenowych w kraju. Zapraszam też do wejścia na naszą stronę internetową www.agromarket.pl lub odwiedzenia naszego fanpage'a na stronie Facebooka. Dziękuję bardzo.